Witam wszystkich, Mateusz Nowacki, Nowacki Chiropraktyka. W tym nagraniu zapraszam na krótki wywiad z Jackiem Wójdą, trenerem personalnym ze studia Dąbrowskiego 36 we Wrocławiu. Jacek odpowie nam na kilka istotnych pytań dotyczących treningów przy bólach kręgosłupa. Powiedz, co robić, czego unikać. Myślę, że parę dobrych rad przyda się każdemu. Zapraszam do obejrzenia naszego nagrania. Moi klienci to przeważnie ludzie, którzy nie mają czasu na ćwiczenia. Przede wszystkim też nie wiedzą, jak ćwiczyć. To są osoby, które są bardzo zapracowane, często z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. Zdarzają się również amatorzy sportowcy i nawet sportowcy zawodowi. Jeśli szukasz trenera personalnego, to powinieneś się kierować dwoma rzeczami. Przede wszystkim jego wiedzą i doświadczeniem, tego, jaka jest jego pozycja na rynku, a także powinieneś widzieć w nim pasję. Ogólnie to nie ma złych ćwiczeń, a są tylko źle wykonywane. Po pierwsze, trzeba zlokalizować przyczynę dolegliwości i unikać ćwiczeń, które pogłębiają daną dysfunkcję oraz powodują ból. Najczęściej będą to ćwiczenia przy jednoczesnym zgięciu i rotacji kręgosłupa. Przed rozpoczęciem treningu Twój trener powinien przeprowadzić ocenę funkcjonalną Twojego ciała, dzięki której będzie wiedział, jakie ćwiczenia możesz wykonywać, a jakich nie. Niezbędne ćwiczenia przy dolegliwościach bólowych kręgosłupa podzieliłbym na dwie grupy. Pierwsza to ćwiczenia mobilizujące i rozciągające, które przygotują nas do treningu. Oprócz standardowego rozciągania zastosujemy tu również rolowanie oraz ćwiczenia z użyciem taśm i gum typu powerband. Druga grupa ćwiczeń to typowo wzmacniające i stabilizujące. Będą to przede wszystkim ćwiczenia mięśni posturalnych oraz głębokich mięśni tułowia. Na początku zaczniemy od planków, ich wariacji oraz ćwiczeń z masą własnego ciała, a w ramach progresji możemy dodawać ćwiczenia z obciążeniem zewnętrznym, czyli na przykład ze sztangą lub kettlebells. Pierwszym błędem będzie pogłębianie dysfunkcji oraz prowokowanie bólu przy ćwiczeniach. Drugim błędem będzie brak aktywacji głębokich mięśni tułowia, które mają za zadanie stabilizować kręgosłup. Trzeci błąd to brak skupienia oraz brawura podczas treningu. Gwarancją sukcesu jest cierpliwość oraz dokładne wykonywanie każdego ćwiczenia.